Hej, cześć, witajcie, z tej strony Zmasło, witam Was na kanale Rozpaczkowanie. I dzisiaj mamy tutaj nie lada gratkę, bo jest to klawiatura od Asusa ROG Azov. I słuchajcie, to jest mega, mega nietypowa klawiatura od takiego, powiedzmy, mainstreamowego producenta, ponieważ to, co zobaczycie tutaj, to jest zestaw, którego raczej nie widzi się zbyt często. I Asus wybrał tutaj drogę, jeżeli chodzi o tą klawiaturę, troszeczkę zakrawając o takie, powiedziałbym, klawiatury customowe. Mamy tutaj niezłe akcesoria, jest to klawiatura z hot swapem, która ma naprawdę niezły potencjał do modowania, ale nie przedłużając, otwórzmy to i zobaczmy, o co tak naprawdę tu chodzi. Uda się, czy się nie uda? Udało się. Szybko poszło. Dostaliśmy taki liścik. Witają nas w Republice Graczy. I tutaj mamy zapakowaną naszą klawiaturkę, która wygląda jakby była w takim ładnym łóżeczku, w takiej ładnej kołderce zapakowana. Ale słuchajcie, to nie jest koniec, bo mamy tutaj zadziwiająco dużą liczbę, słuchajcie, akcesoriów i to wam też chcę pokazać. To jest coś, czego raczej nie zobaczycie w takiej tradycyjnej klawiaturze do gier. To jest fajny zestaw, który Asus nam tutaj dorzuca i inni producenci, jak na przykład Glorious, życzą sobie dodatkowo sporo ekstra dolarów za coś takiego i już tłumaczę i objaśniam, co my tu mamy. Zacznijmy od rzeczy, które raczej każdy z was kojarzy, tak? Kabel, taki najzwyklejszy, bez żadnego oplotu, USB-A do USB-C. Mamy tutaj plastikowy keycap puller do wyciągania po prostu naszych keycapów. Dalej mamy metalowy switch puller. O, w ogóle bardzo, bardzo solidny. Takiego solidnego z żadną klawiaturą nie było. Dodatkowo ma logo Asusa. I teraz zaczyna się ciekawie robić, bo zobaczcie to. Co to jest takiego? To jest, słuchajcie, nic innego jak takie, można powiedzieć, narzędzie do otwierania przełączników. Po co otwierać przełącznik? Ano po to, gdybyśmy chcieli go sobie ekstra nasmarować. I wprawne oko też zauważy, że możemy za pomocą tego prostego narzędzia otwierać przełączniki Shure MX, a także przełączniki NX od Asusa. No i słuchajcie, jak już mamy stację do otwierania switchy, to nie zabrakło także środka, którym możemy sobie to wszystko przesmarować. Tak to wygląda, słuchajcie, w środku. No i oczywiście nie mogło też w zestawie zabraknąć takiego małego pędzelka, którym możemy sobie po prostu aplikować to na przełączniki. No i tu mamy też taką plastikową ramkę, do której możemy sobie potem nasze switche poukładać. W akcesoriach mamy jeszcze trzy przełączniki, o których więcej powiemy sobie potem. No i mamy też jeszcze taki oto adapterek z USB-C do USB-A, gdybyśmy chcieli sobie bliżej umieścić nas odbiornik. Dobra, odpakujmy w końcu tą klawiaturę, bo akcesoriami się podniecamy. A zobaczcie oto tą ślicznotkę, moi drodzy. Folijka i druga. Słuchajcie, od ogółu do szczegółu. To jest klawiatura w rozmiarze 75%, czyli ciutkę mniejsza niż taka typowa THL-ka, którą możemy sobie spotkać. Tak wygląda jej układ. Tutaj pewnie waszą uwagę przyciągnął ten ekranik, który jest OLED-owy. On ma 2 cale. O jego funkcjonalności porozmawiamy sobie później. Tutaj jeszcze mamy opcję sterowania tym ekranikiem i klikania. Znajdziemy tutaj oczywiście port USB typu C. Dalej mamy odbiornik na USB typu A, który jest tutaj magnetycznie przechowywany, a także mamy taki przełącznik do wybierania trybu pracy klawiatury po USB, po Bluetoothie lub po własnościowym protokole 2,4 GHz. Spód wygląda w ten sposób. Mamy tutaj gumowe nóżki, a także mamy dwustopniową opcję regulacji kąta nachylenia. Tutaj mamy na górze taką aluminiową ramkę, natomiast tutaj na tyle mamy tworzywo sztuczne. Klawiatura waży swoje, jak widzicie, ponad 1 kg, także naprawdę robi to wrażenie, jeżeli chodzi o faktycznie ciężar tej klawy. No słuchajcie, pierwsze wrażenia. Zaraz sobie zrobimy pełnoprawny test dźwięku, ale chciałem wam najpierw troszeczkę opowiedzieć o przełącznikach, które tutaj są, bo one są też nieco nietypowe. Przełączniki, które znajdziemy w tej klawiaturze, to są przełączniki ROG NX, tutaj akurat w wydaniu czerwonym, czyli są to liniowe przełączniki. Są to własnościowe przełączniki od Asusa, które są oczywiście na hot swapie. Natomiast co jest istotne w przypadku tej klawiatury, to są one już z fabryki przesmarowane. Oczywiście możemy sobie skorzystać z tego zestawu, który mieliśmy wcześniej, żeby je dodatkowo przesmarować. Wyciągniemy sobie jakieś keycapy. Tak to wygląda. I słuchajcie, mamy tutaj jeszcze ten switch puller. Wyciągniemy sobie też. Jeśli chodzi o samo PCB, to mamy tutaj dostępne 5 pinów. Dioda, z tego co widzę, jest umieszczona w
północnej orientacji. Patrzę sobie tak na keycapy, one są wykonane akurat z materiału PBT, to są double shoty. Nie jakieś szczególnie fantastyczne keycapy, jak mam być szczery, ale myślę, że raczej odpowiadają do jakości klawiatury. Nie mamy tutaj jakichś dziwnych skaz w wykonaniu czy coś takiego. Wygląda to raczej ok. A skoro już, słuchajcie, mamy takie narzędzie do otwierania przełączników, to otwórzmy go. No słuchajcie, to będzie moje pierwsze podejście. Tam mamy takie wejście, więc w teorii chyba powinniśmy go umieścić tak i zobaczcie. Elegancko nam się otworzył. Teraz możemy sobie tutaj zobaczyć, jak wygląda przełącznik. Składa się on z takich czterech elementów. Jak mówiłem, te switche są już fabrycznie przesmarowane, ale gdybyśmy chcieli, to możemy sobie tutaj delikatnie przesmarować środek. Oczywiście nie za dużo tego dajemy, bo potem ciężko jest to domyć. To jest też moje w sumie pierwsze smarowanie przełączników, więc zobaczymy, jak mi to pójdzie, troszeczkę tutaj sobie damy. No i tak sobie to jakoś mniej więcej możemy przesmarować. Pa-pa-ra-pa-pa. Cyk. Klik. No i słuchajcie, tak mniej więcej w dużym uproszczeniu wygląda proces smarowania. Czyli jest to zabawa dla bardzo, bardzo cierpliwych osób, bo no przesmarowanie takiego jednego przełącznika zajmuje, nie wiem, minutę, może bardziej doświadczonym pół minuty, więc łatwo policzyć, trochę czasu schodzi na całą klawiaturę. To teraz zrobimy sobie test audio. Prawdę mówiąc, to jest chyba jedna z najlepiej brzmiących klawiatur takich, oczywiście od mainstreamowego producenta, które przychodzą do nas jako gotowy produkt. Wow, szczerze mówiąc jestem pod wrażeniem, zwłaszcza tych stabilizatorów. Musimy odkręcić kilka śrubek, niestety nie są to krzyżaki, tylko jest to jakiś, nie wiem, czy Torx jakiś, czy coś takiego. Więc no, jak na klawiaturę dla entuzjastów, którą ktoś faktycznie mógłby chcieć rozebrać, to myślę, że mogliby tutaj dać spokojnie krzyżaki zwykłe. Okej. Okay. Tasiemka? O, jest tasiemka. Trzeba uważać na tasiemkę. Ja tu jakimś giga ekspertem, jeżeli chodzi o klawiatury, nie jestem, ale wow, tu widzę, że naprawdę jest sporo materiału, jeżeli chodzi o wygłuszenie. Zobaczcie, tutaj jest taka gąbeczka, mniej więcej takiej długości. A tutaj widzę, słuchajcie, że jeszcze jest dodatkowo taki grubszy silikon. Ja wam w ogóle wrzucę tutaj screena ze strony, jak to wygląda. Tamtych warstw naprawdę jest całkiem sporo. I rzeczywiście, Asus akurat na tym nie pooszczędzał. Ta klawiatura nie jest pusta w środku, jest faktycznie elegancko dogłuszona. Tu mamy tą metalową rameczkę, która jest na górze. I słuchajcie, tutaj mamy jeszcze w kilku miejscach tak zwane gaskety, czyli są to, nie wiem jak to nazwać, uszczelki, które po prostu dodatkowo mają nam jeszcze klawiaturę fajnie amortyzować. I tutaj widzę, zobaczcie, że jeszcze jest dodatkowa warstwa pomiędzy PCB, dodatkowo wygłuszenia, więc wow, wygląda to naprawdę nieźle. Więc powiem po raz kolejny, to nie jest może jakieś odkrycie nie wiadomo czego, bo w klawiaturach customowych to jest raczej standard, to o co wam tutaj pokazuję, ale jednak w klawiaturze od mainstreamowego producenta to nie jest reguła i myślę, że warto to docenić. Dobra, słuchajcie, klawa poskładana, to ja ją biorę w takim razie na testy i widzimy się za moment. 6 hours later. I okej, wracam do was po testach i pewnie jak widać po mojej fryzurze, to testowałem tą klawiaturę dłużej niż się spodziewałem. Właściwie to tak długo, że nawet się zdążyłem ohajtać, ale to już pomijam. Co do samej klawiatury. Jest faktycznie fantastyczna. Jeżeli chodzi o baterię, to tutaj producent podaje, że z wyłączonym ekranikiem LED i z wyłączonym podświetleniem ona ma wytrzymać aż 2000 godzin. Ale faktycznie testując ją tydzień bez podświetlenia, to trzymała naprawdę długo i niewiele procentów z niej ubyło. Natomiast jeżeli chodzi o użytkowanie tej klawiatury z pełnym podświetleniem i z tym ekranikiem OLED, to tutaj wyciągnąłem około 50 godzin, czyli no kilka dni jesteśmy w stanie bez problemu przepracować, zależy jak długo siedzicie przy waszym komputerze. I szczerze mówiąc, zwłaszcza z tym wyłączonym podświetleniem, ten czas pracy na baterii jest bardzo dobry i na pewno lepszy niż w większości customowych klawiatur, które można kupić, klawiatur czy kitów, które możemy sobie sami poskładać. Kolejna kwestia, której też nie ma większość customowych klawiatur, a ta klawiatura ma, to faktyczne odświeżanie. Częstotliwość odświeżania po bezprzewodowym połączeniu, tutaj jest to 1000 Hz, czyli mamy praktycznie połączenie takie, jakbyśmy mieli po kablu. Na większość niestety tych customowych klawiatur nie ma aż
aż takiej częstotliwości raportowania. Software, w którym zarządzamy tą klawiaturą, niestety jest to duża aplikacja Armory Crate od Asusa, która służy nie tylko do zarządzania tą klawiaturą, ale praktycznie każdym sprzętem Asusa, który możemy mieć wpięty w komputer, czyli od klawiatur po karty graficzne. Natomiast opcji kustomizacji tej klawiatury jest całkiem sporo. Mamy szereg różnych podświetleń do wyboru, które możemy sobie sterować. Oczywiście sterować jasnością, szybkością tych efektów. Możemy sobie przebindować praktycznie każdy klawisz, który jest dostępny w tej klawiaturze, żeby odpowiadał innemu klawiszowi albo żeby odpalało się jakieś makro, czy to funkcje multimedialne, więc tych funkcji jest tutaj co niemiara. Mamy też specjalną zakładkę, która służy do zarządzania tym ekranikiem OLED, który jest wbudowany w klawiaturę. Tam też mamy kilka różnych efektów do wyboru. No i o tym ekraniku OLED też sobie porozmawiajmy. To jest taki bajer, który moim zdaniem nawiązuje do klawiatur, które wychodziły już lata temu przewodowych. Natomiast tak, jest tam faktycznie rzeczy trochę, które możemy sobie zrobić. Możemy sobie po prostu napisać jakiś tekst. Możemy używać tego małego ekraniku, żeby reagował na muzykę, która jest włączona na naszym komputerze. Albo możemy sobie też wyświetlić statystyki naszego komputera. Nie wiem, przykładowo ja wyświetliłem sobie temperaturę procesora i karty graficznej. Więc opcji personalizacji dzięki temu ekranikowi faktycznie jest trochę. Czy jest to feature, który jest niezbędny? Absolutnie nie, można bez niego żyć, ale jak już faktycznie płacimy premium za taką wypasioną klawiaturę, no to fajnie, że tutaj są jakieś bariery, które mogą nam po prostu troszeczkę ubilić czas. No i co tu dużo mówić, to jest chyba jedna z lepszych klawiatur od takiego mainstreamowego producenta. Dostajemy masę dodatkowego osprzętu, którym możemy sobie rozmontować przełączniki, żeby je nasmarować. Sama klawiatura też ma wiele warstw wygłuszenia, stabilizatory, które są super, więc klawiatura jest fantastyczna. Niestety za bardzo wysoką cenę. I nie bójmy się tego powiedzieć, to jest produkt absolutnie premium skierowany do bardzo wąskiej garstki entuzjastów. Prawdę mówiąc, to tutaj faktycznie już przechodzimy bardzo mocno w takie terytorium tych customowych klawiatur, które często kosztują podobne pieniądze, natomiast ta klawiatura też ma swoje plusy. Czy to czas pracy na baterii, czy to właśnie częstotliwość raportowania na poziomie 1000 Hz po połączeniu bezprzewodowym, no to są na pewno cechy, które dodatkowo wyróżniają tą klawiaturę. A co wy myślicie o tej klawiaturze? Hit czy kit? Dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS!